Witaj. Z tej strony Aneta Styńska. Pokazuję, jak osiągnąć w życiu szczęście, poprawić relacje z samym sobą i z innymi osobami i zacząć odnosić sukcesy w dowolnej dziedzinie życia. Wiele osób myśli, że można się zmienić. Ja się całkowicie z nimi zgadzam. Można się zmienić. Można się zmienić szybko, można się zmienić wolno. Oczywiście każdy z nas by wolał szybko. Ale czym jest szybka zmiana? Niczym, po prostu brakiem zmiany. Jeżeli dzisiaj lubisz czarny kolor i ubierasz się tylko na czarno, od 10 lat i wszyscy, którzy Cię znają, widzą Cię na czarno, to jak następnego dnia po dzisiejszym przyjdziesz na różowo z futerkiem powszywanym gdzieniegdzie, najlepiej króliczym, to nikt nie potraktuje Ci poważnie. Powiedzą, ojej, pomylił terminy balu karnawałowego. A Ty powiesz, nie, ja po prostu postanowiłem się zmienić, zmieniłem styl, teraz jestem taki. No i ludzie popukają się w głowę i będą mieli rację. I też wiesz o tym, że będą mieli rację. Dlatego tego nie robisz. Bo szybka zmiana to brak zmiany. Jak to kiedyś mówiono, co nagle to po diable. Oczywiście tutaj ostatnio mówiłam o zmianie schematów, ale w praktyce udowodnione zostało, że działania szybkie, nieprzemyślane nie powodują, że człowiek dojdzie do sukcesu. Szybka zmiana jest przeważnie nie oparta na jakichś przemyśleniach, na jakimś procesie, tylko po prostu zostało to racjonalnie postanowione. A racjonalne postanowienia przeważnie nie działają. Wyobraź sobie nowy rok, życzenia i listę postanowień noworocznych. Ja przestałam robić postanowienie noworoczne 10 lat temu, bo na siłowni mam zawsze daleko, nawet jak jest vis-a-vis mojego domu. Zawsze mam za daleko, zawsze nie mam czasu, zawsze jest coś. Więc przestałam robić takie postanowienie noworoczne, bo ono było racjonalne. Ono nie wypływało z mojego wnętrza, z mojego poczucia, że kocham ćwiczyć, lubię się spocić, marzę o tym, by biegać na bieżni przez godzinę. Nie, nie. Ono się brało z racjonalnego poczucia, że muszę chodzić na siłownię, bo tak jest zdrowo żyć. No ale niestety jest to kompletnie na bakier z moimi przekonaniami na temat wysiłku fizycznego, bo moje przekonanie na temat wysiłku fizycznego mówi tak, weź plecak i połaź po górach. Zmęczysz się tak samo, ale dodatkowo będziesz mieć piękne widoczki. Pochodzisz, zdobędziesz, przemyślisz parę fajnych spraw. Zupełnie inna bajka. I dokładnie tak samo jest z każdym innym człowiekiem. Jeżeli coś, jakaś zmiana nie wypływa z twojego wnętrza, nie zmieni twojego zachowania, nie zmieni twoich przekonań. Racjonalna argumentacja nie działa. Powie ci to każdy nałogowiec, który pali papierosy, że wie, że palenie jest szkodliwe. Powie ci to każdy alkoholik i narkoman, że wie, że to, co robisz, zatruwa sobie organizm, jest szkodliwe. No ale co z tego? Będzie to robił dalej. Bo to jest racjonalne jego przekonanie. Nie wypływa z wnętrza. Nie. Nic, co jest racjonalnie udokumentowane, nie wpłynie na zmianę przekonań, bo przekonania są nieracjonalne. Wypływają z twoich osobistych odczuć, doświadczeń, przemyśleń, twojego indywidualnego sposobu na życie, twojego indywidualnego świata, z twoich marzeń. No jakże to może być racjonalne? Nie będzie. Dlatego zmiana to nie bajka. To nie jest hop siup z dnia na dzień. To nie jest ciach ciach. Zmiana to proces. Długotrwały proces. Oczywiście jedne osoby będą tej zmiany dokonywały szybciej, inne wolniej. To jest tak jak w nauce języków obcych. Zaczynają osoby na poziomie zero. Dwie osoby nieznające kompletnie języka. I najpierw jedna idzie szybciej, potem się zrównują, potem druga ją wyprzedza, potem się zrównują. Potem pierwsza znowu idzie, druga zostaje głęboko w tyle i nagle ni stąd, ni zowąd druga startuje i pokonuje tę pierwszą. Po prostu zrobiła wielki przeskok. Coś przerobiła w sobie i dzięki temu wystartowała jak torpeda. Dokładnie tak samo jest w rozwoju osobistym. Są rzeczy, są przekonania, które nas blokują. Im trudniejsze one są dla nas, tym wolniej będzie się dokonywać ta zmiana. I nie jest to złe, po prostu na tym to polega. Ale potem, jak już ta zmiana nastąpi, czy szybko, czy wolno, ale nastąpi, będzie kolejny jakiś próg, o który się uderzysz i powiesz, wow, chyba znowu mam zastój, co jest grane, tak? I znowu będziesz miał materiał, żeby pracować nad sobą. Bo wiesz już, co Cię powstrzymuje. Jeżeli wiesz, co Cię powstrzymuje, jeżeli wiesz, co Ci przeszkadza się rozwijać, jeżeli wiesz, co Cię unieszczęśliwia, dopiero możesz nad tym pracować. I nie są to informacje z poziomu ogólnego, czyli a, jakbym miał dużo pieniędzy, to bym był szczęśliwy. Brońcie Pani, żadne takie. Jakbyś dzisiaj dostał górę pieniędzy,
to nadal byś nie był szczęśliwy, bo jeżeli nie wynikałoby to z twoich takich sercowych przekonań, to byś powiedział, no tak, no to jeszcze z 2 dukaty powinny tu być, ale jest za mało, to nie jest dużo pieniędzy. Zawsze znajdziesz minus, zawsze zbojkotujesz zmianę, jeżeli nie będziesz do niej przekonany, jeżeli ona nie będzie wpływała z twojego serca. Także nie warto w takich treningach rozwoju osobistego oczekiwać, że wystartujesz jak torpeda, ciach, 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 ciach i za tydzień będziesz kimś innym. Nie będziesz. Ja z IPZO, czyli internetowym programie zmiany osobistej, gwarantuję ci, że będziesz innym człowiekiem, ale dopiero po najwcześniej 3 miesiącach. Jak przejdziesz cały program, przejdziesz go systematycznie, będziesz rzetelnie się nad sobą zastanawiał, uczciwie podchodził do własnego rozwoju. Bo przecież ja i program to jest klucz dla ciebie. To ty się nim posługujesz. My ci dajemy narzędzie. Dużo narzędzi, całą masę narzędzi, metod, pomysłów, które mają cię tak właśnie wytorpedować w górę, przyspieszyć do granic możliwości twój rozwój. I to ci gwarantuję. Ale nie mogę ci zagwarantować, naprawdę nie, że ty podejmiesz to ryzyko, że ty się zdecydujesz, że ty w ogóle chcesz się rozwijać. Bo skąd możesz to wiedzieć, jak w tobie jest tyle fałszywych przekonań na twój temat? I to jest właśnie taka blokada, że chcemy czegoś, ale tego nie robimy. Że chcemy znać języki obce, ale się ich nie uczymy. Chcemy zdobyć Kilimandżaro, ale nigdy nie byliśmy w Afryce. Ja pamiętam tak też z własnego życia taką historyjkę, że zawsze chciałam mieszkać na Żoliborzu. Po prostu pchało mnie na Żoliborz, uwielbiałam Żoliborz. Marzyłam o tym, żeby mieszkać na Żoliborzu, no ale nigdy nie mieszkałam. Zawsze mieszkałam tu, gdzie mieszkam. I po 20 kilku latach mieszkania tu, gdzie mieszkam, postanowiłam wynająć mieszkanie, bo te warunki, w których mieszkałam, nie były już dla mnie satysfakcjonujące. Pierwsze mieszkanie, które wyszukałam przez przypadek, było mieszkaniem na Żoliborzu oczywiście. Czyli moje marzenie by się spełniło dużo wcześniej, jeśli bym zaczęła tego mieszkania w ogóle szukać. A ja po prostu tylko sobie chciałam je mieć. Tak gdzieś chciałam. Ale nie wynikało to z potrzeby mojego serca. Jak potrzeba zaczęła wynikać z mojego serca, to pierwszym mieszkaniem, które znalazłam, było mieszkanie na Żoliborzu. I wcale nie szukałam Żoliborza. Proszę ci, panie, żadnych takich. Ja po prostu szukałam mieszkania z internetem, w którym mogę mieszkać z kotem i żółwiem. I tyle, nic więcej. Także tak długo, jak nie zaczniemy działać w kierunku, który nas interesuje, nie osiągniemy sukcesu. Dlatego rozwój osobisty, wszelkie szkolenia, działania, kursy służą temu, żeby pokonywać blokady. I od tego powinno się zaczynać. Nie od zmiany siebie, zmiany swoich poglądów tak na szybko, tylko od konkretnej zmiany poznania samego siebie i zastanowienia się, kim jestem, co chcę. Zaakceptowania faktu, że zmiana jest procesem i trwa całe życie. To znaczy, że dzisiaj jesteś kimś zupełnie innym niż 5 lat temu. I dokładnie wiesz, że to jest prawda. Zastanów się, w jakich spodniach chodziłeś 5 lat temu. Jakiej muzyki słuchałeś? Pod jaką kołdrą sypiałeś? Jakim samochodem jeździłeś? Gdzie mieszkałeś? To było pewnie wszystko zupełnie inaczej niż jest teraz. No ale przecież to jesteś nadal ty. Ale już ty inny. Już ty 5 lat później. I będziesz inny za kolejne 5 lat, za 10, za 20, czy jeszcze za ileś. Bo zmiany dokonują się całe życie. Rozwój osobisty trwa całe życie. Nie można ukończyć jednego szkolenia i już być rozwiniętym i w ogóle poprzestać na laurach. Bo to nie o to chodzi. To nie jest sztuka dla sztuki, jak zdobycie papierka z jakiejś uczelni. Mam dyplom, dobra, dajcie spokój, już jestem magistrem. Tak, to nie o to chodzi. Przygoda z samym sobą jest największą przygodą życia. Poznanie siebie, zrozumienie siebie, uszczęśliwienie siebie. Dzięki temu możesz, jeżeli wiesz, kim jesteś, co sobą reprezentujesz, możesz osiągnąć to, co chcesz, możesz robić to, co chcesz, stać się, kim chcesz, mieszkać, gdzie chcesz, po prostu być sobą, być szczęśliwym. I tylko do tego macie doprowadzić rozwój osobisty. Byś ty w samym sobie, w całym sobą miał ogromne przekonanie, że jesteś szczęśliwym człowiekiem, spełnionym, że masz swoje miejsce na ziemi i to miejsce jest tu i teraz. I to jest cel rozwoju osobistego, a nie kolejne seminarium. Jak przekonać kogoś, żeby zrobił to, co chce?
bo to umie każdy głupi. Małpę też można nauczyć, żeby obrała banana i go zjadła, czy napisała na tablicy dwie literki. Każdego można nauczyć wszystkiego, tak samo jak psy Pawłowa. Można uwarunkować każdego do wszystkiego. Ale to nie jest rozwój osobisty. To jest nauczenie czynności, dokładnie takiej samej jak jedzenie nożem i widelcem czy pałeczkami. Jest to opanowanie czynności, a nie rozwój osobisty. Zmiana musi być wewnętrzna, ta zmiana wypływa z ciebie. Zresztą zauważ, zresztą myślę, że na pewno to widzisz, że są osoby, które jak spotykasz, to promienieją. Patrzysz na nie i mówisz, wow, to musi być szczęśliwy człowiek. Ludzie promienieją. To są właśnie te osoby, które są uporządkowane w środku, wiedzą, kim są, co sobą reprezentują, lubią się, akceptują innych, są otwarte na inności, nie obawiają się innych, są szczęśliwe, są sobą. Nie mówię tu o sztucznej pewności siebie, nie. Mówię o takiej emanującej z ludzi po świecie, z takiej dobroci. Być może nazywam to w inny sposób, niż ty to dostrzegasz, ale dokładnie coś takiego mi chodzi. Po prostu patrzysz na takiego człowieka i czujesz spokój, czujesz się fajnie w jego towarzystwie, czujesz radość. Nawet jak go nie znasz, wiesz, że to jest dobry człowiek. Bo to jest osoba, która się rozwija, która idzie do przodu, która ma już w sobie to coś, co pozwala jej lubić siebie i innych. I to ma właśnie na celu rozwój osobisty. Poznanie siebie, zrozumienie, zaakceptowanie. Dopiero wtedy można odkrywać nowe lądy. Jeśli nie masz szczelnej łódki, nie przepłyniesz oceanu. Także zachęcam cię bardzo serdecznie do internetowego programu Zmiany Osobistej. Poczytasz o nim szczegółowo na stronie www.ipzo.pl i mam nadzieję, że się skusisz na przygodę swojego życia, na przygodę z sobą samym przy naszej pomocy. Serdecznie ci życzę jak najwięcej pozytywnych, fajnych, miłych i wspaniałych dni w twoim kolejnym, dalszym dniu w życiu. Pa, pa.